spytam się tedy wiecznego człowieka, spytam się dziejów o spowiedź piękności. Wiecznego człeka, bo ten nie zazdrości. Wiecznego człeka, bo bez żądzy czeka. Spytam się tego bez znamienitości. Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości. Kształtem miłości piękno jest i tyle, ile ją człowiek oglądał na świecie, w ogromnym Bogu albo w sobie pyle. Na tego Boga wystrojonym dziecię tyle o pięknem człowiek wie i głosi, choć każdy w sobie cień pięknego nosi. Z przepięknymi i wzruszającymi interpretacjami Cypriana Kamila Norwida, przepełnionymi żalem, samotnością, ale i miłością do Polski, w czasie, kiedy żyła ona głównie w polskiej kulturze. Do Łomży przyjechał Jerzy Zelnik. Aktorską interpretację dopełniła muzyka Chopina w wykonaniu pianistki Marii Skurjec-Silwy. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych. Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się z martwych wstało. To wtem o pięknem przypowieść należy. I ja tak widzę przyszłą w Polsce sztukę, jako chorągiew na prac ludzkich wieży. Nie jak zabawkę, ani jak naukę, lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła. I jak najniższą modlitwę anioła. Norwid właściwie jest takim moim patronem, można powiedzieć, duchowym przewodnikiem od 1983 roku, czyli od setnej rocznicy jego śmierci. Wtedy mieliśmy jeszcze stan wojenny. Ja sobie tak myślałem, Boże, co ty narzekasz, Jureczku, kochany, ile ja miałem wtedy, 38 lat. Bracie, no zobacz, ten biedny Norwid, wielki poeta, człowiek, sługa prawdy. No i był nielubiany, zakopany we wspólnym dole, przysypany wapnem, prawda, dopiero potem po śmierci jakoś uczczony i to grubo po śmierci. Także właśnie każdy musi robić swoje po prostu i tam nie liczyć na to, że będą go na rękach nosili czy w lektykach. Kiedy oczy zamykał, będę powiem sobie, że ja jeden nie ugałem narodowi. A wy powiedzcie, że Cyprian Norwid zasłużył na dwie rzeczy od społeczeństwa polskiego. Żeby nie było dlań obce i nieprzyjazne.
do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęsknię mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęsknię mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęsknię mi, Panie. Tęsknię mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęsknię mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęsknię mi, Panie. Tęsknię mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak być musi. Choć się tak nie stanie przyjaźni mojej, tęsknię mi, Panie. Ja jestem wielbicielem rocznic. Tak już jestem właśnie. Nie wiem, czy mi to zostało z czasów szkolnych, z jakiejś akademii, czy z czego tam. Nie, nie. Ale wiecie Państwo, drodzy widzowie, rocznice mają ten urok, że wokół jakiejś postaci jest pewien szumek, prawda? Bo jest, no powiedzmy, w przyszłym roku mamy stulecie noblistki Szymborskiej, prawda? Wracam teraz do jej wierszy. Mam nadzieję, że ją Sejm albo Senat uczci. No bo ona zasługuje na to, wybitna poetka. Ona miała swoje, prawda, jakieś wady w młodości, ale któż ich nie miał. Także trzeba uczcić. Wiem, że Fredro będzie uczczony, że kto tam jeszcze, parę znaczących osób, nie tylko artystów. W każdym razie rocznice mają ten urok, że jest właśnie taki szum medialny, prawda? Jest jakieś zainteresowanie większe i właśnie na fali tego większego zainteresowania można coś jakiegoś właśnie godnego tej rocznicy sklecić. Ja na ogół, jak piszę scenariusze, a dużo ich piszę i do teatru, telewizji, nawet do filmu dwa scenariusze napisałem, no ale szukam, żeby mieć te głupie 10-20 milionów, żeby to zrealizować, pewno do szuflady to pójdzie, ale w każdym razie ja lubię sam proces pisania, adaptacje, prawda, to robię już od dawna, reżyseruję też. Także no, bawię się tak jakoś w to życie, mam trójkę wnuków, mam kogo kochać. Boga kocham, może ze wzajemnością. Także nieźle jest, no. Warto żyć. Nad Stanami jest i stanów stan. Jako wieża nad płaskie domy stercząca w chmury. Wy myślicie, że ja nie pan? Dlatego, że dom mój ruchomy? Z wielbłądziej skóry? Przecież ja aż w nieba łonie trwam, gdy ono duszę mą porywa, jak piramidę. Przecież ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa. To pokąd idę?
rebusów takich poetyckich, prawda, że to tylko poeta wie, o co chodzi. Ja lubię bardzo komunikatywne wiersze dobierać i wtedy no, mam taki dialog z publicznością, prawda? Więc to jest właśnie tak, że ja sobie dobieram te wiersze no, pod względem jakiejś takiej gorącości przekazu. To znaczy, że w tym wierszu gotuje się ta emocja, ta myśl, prawda? Więc to mnie też jakoś tak szalenie napędza. A poza tym dbam o to, żeby publiczność, żeby z nią dialogować, czyli że oni rozumieją, biorą udział, prawda? Jak mówił Tyrmand, że uczestniczą w jakimś tajemniczym sensie, prawda? Także, kochani państwo, no, warto żyć, mimo że jest tyle przeszkód, mamy te problemy różne finansowe, ale proszę państwa, 10 tysięcy lat było to samo temu, no. Nic się nie zmienia. Były wojny i to dużo częściej niż teraz. I ludzie nie mieli pieniędzy i umierali na różne choroby, bo nie było lekarstw. Więc nie narzekajmy, no naprawdę nie jest źle. Norwid, tak, no. Wiemy o tym też, że Jan Paweł II uwielbiał Norwida, że bardzo go inspirował, prawda. Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, proszę państwa. Praca, by się z martwych wstało. Tak. Ja kocham pracę i to jest moja pasja. Życzę każdemu, żeby nie tylko dla zarobku, ale właśnie też z tej miłości do tego, co się robi, żeby tak pogodzić, prawda, i niezłe pieniądze. Ja mam zawsze średnie, zawsze mi troszkę brakuje pieniędzy, ale że się kocha to, co się robi. No, miłość jest najważniejsza. Wspomnienie o zmarłym 23 maja 1883 roku w Paryżu Cyprianie Kamilu Norwidzie. Umarł w sieroctwie i na obczyźnie, ogołocony z zasobów materialnych, zapomniany prawie, i smutny tą ciężką tęsknotą, co tylko we wspomnieniu rozpamiętywać dozwala błogie dawno dni słonecznych wspomnienia. Umarł, ale nazwisko jego mimo zboczeń człowieka i ciężkiej doli losu, która go przygniatała, pozostanie niezapomnianym w naszym piśmiennictwie. Był to bowiem talent prawdziwy, który w braku przestrzeni, gdzie by mógł swobodnie pobujać, połamał swoje skrzydła i zasnął snem wiecznym. Żałość po nich.